Bo ja mam wrażenie mimo wszystko, że my jako naród, chociaż dużo się nacierpieliśmy ze względu na swoje położenie, to tak za swoją historię nie musimy się za bardzo wstydzić. Właśnie dlatego, że ona przez wiele, wiele lat była dość, jakkolwiek to brzmi, ta polityka nasza była dość moralna. To znaczy mieliśmy jakieś swoje odpały dawno, dawno temu, ale generalnie rzadko kiedy byliśmy tymi złymi. No wiesz, to znowu dziedzina dobra, zła. Polityka musi być skuteczna, a nie dobra czy zła. Polityka. No dobra, ale możesz teraz powiedzieć coś miłego dla ludzi, na przykład powiedzieć im, słuchajcie, naprawdę tak było, nie musimy się wstydzić za swoich przodków, zazwyczaj jak już walczyliśmy, to po stronie dobra. No wiesz, czy tak nie uważasz? Ja przede wszystkim uważam, że myśmy walczyli, dla mnie kluczowe kryterium jakie jest, to jest to, czy powiesz, zwyciężamy, no czy przegrywamy. I to jest coś takiego, nie wolno oceniać polityki pod kątem intencji, bo intencjami to jest, wiesz, piekło wybrukowane, tylko pod kątem skuteczności. To jest jedyna ocena polityki. Jeżeli pytasz mnie, czy jestem dumny z tego, że z jednym wyjątkiem Bitwy Warszawskiej w 20 roku od 300 lat dostajemy zawsze w dupę, że Wielka Rzeczpospolita, która była imperium, która była mocarstwem, została tak spieprzona, że została rozebrana przez sąsiadów, bo powodem upadku I Rzeczypospolitej nie była wcale zmowa trzech mocarstw zaborczych, to był dopiero skutek wewnętrznego rozkładu i bajzlu, który myśmy sobie sami zafundowali, własnej słabości. Potem, żeśmy przegrywali i wywoływali powstania, które nie miały żadnego sensu i które kosztowały nas tyle potworną ilość krwi, i najlepsi synowie ojczyzny, kolejne pokolenia się skrwawiały, to ja z takiej polityki nie jestem dumny. Jestem oczywiście dumny z chłopaków i z dziewczyn, którzy walczyli, prawda? To jest taki przykład. Zawsze powtarzamy o tym, że chodzi o powstanie warszawskie, nie? Które jest taką klasyczną osią sporu między realistami. Mam wrażenie, że teraz otworzylibyśmy jakąś zakładkę, która by potrwała godzinę i nie chcemy tego robić. No to krótko powiem, chwała bohaterom, chwała żołnierzom, którzy wzięli wtedy butelki z benzyną, poszli i rzucali nimi w niemieckie czołgi, którzy walczyli. Natomiast jeżeli ktoś chce usprawiedliwiać decyzję o tym, żeby grupa fantastycznych, świetnych dzieciaków poszła z tymi butelkami na czołgi, to jest nieporozumienie. No. Cały sens na przykład mojej działalności polega na tym, żebyśmy wyciągali wnioski z historii, żeby to się nigdy nie powtórzyło. Jeżeli byśmy teraz wykształcili wspaniałe nowe pokolenie, mamy znowu je rzucić na szaniec, żeby, wiesz, za 100 lat spotkał się ktoś w takim programie i powiedział, no jesteśmy dumni, bo zachowywaliśmy się jak trzeba, ale to tym ludziom życia nie zwróci, nie? To potęgi Polski nie odbuduje, bo nasze porażki czynią nas słabszymi, a nie silniejszymi, nie? Więc nie ma takiej kategorii jak zwycięstwo moralne poza jakimś alternatywnym światem naszych romantyków, nie? Z którymi walczymy na śmierć i życie, no.